Spotykamy się dzisiaj w naszej szkolnej bibliotece. Jest to miejsce, które w taki sposób naturalny przybliża nam ducha książek, a ponieważ szkoła budowlana zazwyczaj kojarzy się z miejscem mocno technicznym, to wpadliśmy tutaj z dziewczynami na pomysł, żeby zaprezentować, że szkoła budowlana to nie tylko same mury, a szkoła budowlana to także ludzie, a są to ludzie, którzy mają określoną wrażliwość, w tym wrażliwość poetycką. I chcielibyśmy sobie dzisiaj tak porozmawiać na temat sonetów krymskich Adama Mickiewicza. Miło mi powitać Kingę, miło mi powitać Marię, miło mi powitać Wiolę i miło mi powitać Martę. Jak to się stało, że Mickiewicz znalazł się na Krymie? Mickiewicz trafił na Krym w wyniku sądu, który skazał go na wygnanie do Rosji i że przynależał do związku filaretów i filomatów. Miał proces i ten proces zakończył się... trafił do więzienia na pół roku. A potem? Później został zesłany do Rosji. A potem został zesłany do Rosji. Tym miejscem zesłania okazał się Krym. Ta wyprawa na Krym była wynikiem pewnej ugody, jaką zawarł jego przyjaciel z sądem. Jego wyrok został zamieniony na przymusową emigrację i takim elementem pożegnalnym była właśnie ta podróż na Krym. Jakie to miejsce Krym? No to jest bardziej taka egzotyka. No zdecydowanie, pod każdym względem, prawda? Dla Mickiewicza było to szczególne doznanie. Dlaczego? Ponieważ on podróżował i pisał te sonety. Opisywał te wszystkie emocje, tak. Bardzo realistycznie. A co było szczególnie tak w tych emocjach ważne? No ta tęsknota za ojczyznę. Tak, tęsknota za ojczyznę. I mamy takie zderzenie w sumie dwóch światów. Orientu i tęsknoty za ojczyzną. A co to jest jeszcze orient? To jest nawiązywanie do kultury wschodu. I fascynacja? Wiola? Fascynacja kulturą wschodu. Miałyście sobie wybrać jakieś określone sonety. No i proszę bardzo, która chciałaby pierwsza się wypowiedzieć? Proszę bardzo, Maria. No to wybrałam sonet grupy Potockiej. Jest to 8. utwór. Jeden z wierszy zapisanych, gdy poeta był w mieście Bakczysaraj. Kroj wiosny, pomiędzy rozkoszaniem sady uwiędłaś, młoda różo, bo przyszłości chwile ulatują od ciebie jak złote motyle. Rzuciły w głębi serca pamiątek owady. Tam, na północ, ku Polsce, świecą gwiazdy. Dlaczegoż na tej drodze błyszczy ich tyle? Czy wzrok twój ogarnia pełni, nim gaśnął w mogile? Czy tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady? Polko, i ja dni skończę w samotnej żałobie, tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci. Podróżni często przy twym rozmawiają grobie i mnie w ten czas dźwięk mowy rodzinnej ocuci. I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie, ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci. Co ciebie, Mario, urzekło w tym sonecie, że akurat ten wybrałaś? Urzekło mnie w tym to, że po prostu Mickiewicz inspirował się, pisząc ten sonet Marią Potocką, która właśnie umarła w Bakczysaraju i porównuje swoje losy do niej, ponieważ ona tak naprawdę została porwana przez kogoś, kto ją kochał i chciał ją poślubić, jednak ona nie odwzajemniała jego uczuć. Zobaczyła, że ten szlachcic chce ją zwrócić z powrotem do Polski, bo po prostu widzi jej tęsknotę, zgodziła się go poślubić. I niestety po zaślubinach umarła. Adam Mickiewicz bardzo ładnie tutaj porównuje ulatujące od ciebie jak złote motyle, czyli wydaje mi się, że chodzi mu o to, że po prostu Potocka wyjechała ze swojego ojczystego kraju i już nigdy nie mogła tam wrócić. Tak samo jak Mickiewicz nie mógł wrócić w swojej ojczyste strony. Też bardzo ładnie podkreśla jakby to wykrzyknienie Polko, mimo że to jest legenda i nie jest oparta na faktach, bo nie wiemy, czy tak naprawdę ją porwali i czy w ogóle to była Polka. Jednak Mickiewicz uznaje tę legendę jako prawdziwą. I... A widzi podobieństwo między sobą a tą Potocką? A w którym wersie? W sumie to we wszystkich, bo jednak on też nie może wrócić do tej Polski. A popatrz na tą trzecią zwrotkę i pierwszy wers. Polko, ja dni skończę w samotnej żałobie. Tak. Po prostu obawia się o to, że nikt go nie zapamięta i że umrze samotnie w nieznanych stronach. Tak samo jak Maria Potocka, która była samotna w obcym kraju i nie miała tak naprawdę nikogo. A dlaczego on mówi w samotnej żałobie? Dziewczyny, a jak wy sądzicie? Ponieważ został wygnany i nie ma przy nim jego ojczyzny. I nie ma też przy nim jego rodziny żadnej, takiej bliskiej osoby. Jest samotny po prostu. W jakim obcym miejscu? W obcym miejscu. Rysuje nam się tu taki portret podmiotu lirycznego, który jakie ma doznania? W Grup Potockiej, zwróćcie uwagę, podmiot liryczny stanął gdzieś przy jakimś grobie, gdzie przyjęta jest legenda, że to jest Grup Potockiej, i w konfrontacji z tym grobem zaczyna sobie się wewnętrznie przyglądać. I jakie on u siebie emocje odnajduje? Odnajduje w sobie taką tęsknotę i dostrzega to, czego nie miał. W sensie to, co miał, ale nie potrafił tego bardziej docenić po prostu. Czy Kinga, u Ciebie jakieś szczególne wrażenia powstały po przeczytaniu tego tekstu, który usłyszałaś teraz? No na pewno porównuje się do niej, to widać. Że też uważasz, że jest, tak jak Marysia właśnie powiedziała, że też widzi siebie jako taką osobę, która po prostu będzie, że tak powiem, umierać poza granicami swojej ojczyzny. A Marta? Który wers może na Tobie zrobił największe wrażenie? No właśnie to Polko i ja dni skończę w samotnej żałobie. No tak jak Marysia wszystko ładnie powiedziała. No właśnie, że on będzie taki sam, że jest mu może smutno też dlatego, że tak się stało. Nawet nie jest w swoim jakby, właśnie w swojej ojczyźnie, w swoim miejscu, gdzie czuje się dobrze. Trudna taka refleksja, prawda? W jakim innym sonecie byście znaleźli podobne myśli? Na pewno w stepach akermańskich. Dobra, stepy akermańskie. Kinga, proszę, chcesz przeczytać? Niekoniecznie. Dobrze, no to w takim układzie ja. Stepy akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy Burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. Stójmy, jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. Co tu jest takie najbardziej poruszające? Wydaje mi się, że to, że on wpadł w takie zamyślenie i dopiero na końcu ktoś mu mówi jedźmy, nikt nie woła. Co nam się tutaj zderza? Na pewno później jest taki smutek i rozczarowanie też. Jaki mamy krajobraz? No jakby na wolne wody. Tak. Że został rzucony właśnie tak na... To jaki jest ten Krym? Jakie są te stepy akermańskie? Płynąłem na suchego przestwór ogromny, taki nieznany. Te trawy, wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Cały czas mamy zderzenie tego, co lądowe z tym, co morskie. Tam te wszystkie trawy i te zboża są takie wysokie i po prostu jak wiatr wieje, to się tak poruszają. Kołysze, tak, jak fale. A bezkres tego stepu kojarzy się z bezkresem oceanu. To co jest taką dojmującą cechą stepów? Cisza. Cisza. Które sformułowania podkreślają głębię tej ciszy? Słyszę ciągnące żurawie. Tak. Czy ten kęty się motyl kołysa na trawie. Czy można usłyszeć motyla kołyszącego się na trawie? Raczej no właśnie, bezszelestne. Jest bezszelestne. A tutaj nagle okazuje się, że on go słyszy. A coś jeszcze tu słychać? Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. Tak. I co wtedy odkrywa w sobie? Jak bardzo czuje się samotny. Tak. Jak bardzo czuje się samotny i ta samotność dla niego jest czym? Ciążliwa bardzo. A za czym tęskni? Co on w tej samotności? Za Litwą. Mhm. No więc mamy taką podróż, która odkrywa i okolice. To jest forma pielgrzyma. Rysuje nam się też rejon orientalny, które byście zaliczyły do takich wyrazów wprowadzających nas w klimat Orientu. To omijam koralowe ostrowy Burzanu. Burzan, taka kępa, krzak, kępa, która turla się jak mocno wiatr zawieje. Gdzie jeszcze można byłoby znaleźć? Na pewno Dniestr. Dniestr, tak, rzeka. Akerman. Tak, Akerman i Kurhan. Słowo Kurhan też, również. Też. Podobne klimaty. Skoro mówiliśmy tutaj o wędrówce, odnajdujemy w jeszcze jednym sonecie. Pielgrzymie. U stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, obok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznej Twe szumiące lasy. Niż słowiki bajdaru, salchiry dziewice, weselszy deptałem Twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy. Tak daleki, tak różna, bawi mnie ponęta, dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku, do tej, którą kochałem w dni moich poranku. Ona w lubej dziedzinie odjęta, gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, depcąc świeże me ślady, gdyż o mnie pamięta. Co Cię ujęło w tym tekście, że go wybrałaś? Tutaj właśnie mówi o tym, jak pięknie jest na tej Litwie i jednak nic nie dorówna, żadne rzeki, żadne doliny na tym Krymie. Swoją urodą. Tak różna wabi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku do tej, którą kochałem w dni moich poranku. No. Kocha swoją ojczyznę. Tak, ale tu też przypomniał sobie miłość swoich młodzieńczych lat. A to była Maryla Wereszczakówna, tak? Czemu służy mu ta podróż? Popatrzcie, on wędruje po tym Krymie. Bo on jest tak przywiązany do swojej ojczyzny i mimo tego, że dostawałby najlepsze rzeczy i piękno zewsząd, to on jest, ma taki sentyment do swojej ojczyzny i nie potrafi o niej zapomnieć. Dobrze, a to jest wędrowiec. Tytuł tego sonetu brzmi? Pielgrzym. Jaka to jest wędrówka? W jakich wymiarach to jest wędrówka? I taka dosłowna, że wędruje po okolicach Krymu, ale także wewnętrzna. I mówi tak daleki. Co on w sobie odkrywa? Takie dalekie uczucia, wcześniej ich nie znał po prostu. Tak, a on jest tu i teraz, wędruje. Piękne niebo, piękne okolice, no, ale piękne... dalej rozmyśla. A dalej rozmyśla. Było. I jest daleki od rzeczywistości. Pięknie to określiłaś. Jest daleki od rzeczywistości. To gdzie jego serce powędrowało? Do Litwy. Do Litwy i do jego bo tu mówi, do jego przeszłości. Zatem pielgrzymka to jest podróż w siebie. Znajdziemy jeszcze gdzieś jakiś tekst, który Was ujął? burza. Zwarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei. Głosy trwożnej gromady pomp, złowieszcze jęki. Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki. Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. Wicher z triumfem zawył, a na mokre góry, wznoszące się piętrami z morskiego odmętu, wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu jak żołnierz szturmujący w połamane mury. Ci leżą na wpół martwi, ów załamał dłonie, ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada. Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać. Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie i pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada. Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać. Co takiego dla ciebie tutaj było istotnego? Że oni się spotkają ze śmiercią, tak twarzą w twarz. Stracili pełną nadzieję na to, że przeżyją i żegnają się ze swoimi bliskimi, bo wiedzą, że już nigdy na przykład ich nie zobaczą, po prostu tracą nadzieję na przeżycie. No i właśnie pierwszy werset tutaj bardzo określa to, że siłę tego sztormu, tak, siłę tego tej burzy. I też właśnie mówi że jak słońce krwawo zachodzi, z niem reszta nadziei, że jakby oni już tracą tą nadzieję. Że się uratują tak. w tej burzy. Też właśnie ostatni werset jest taki moim zdaniem najmocniejszy z tego wszystkiego, bo jest ten jeden podróżny, który w ogóle nic nie reaguje na to. I on po prostu patrzy na tych ludzi, obserwuje, co oni robią. I on mówi, że właśnie szczęśliwy jest ten, kto umie się modlić albo ma się z kim żegnać. A co ten wers podkreśla? Jest tak wewnętrznie straumatyzowany, że on po prostu nie ma żadnej nadziei, nawet się nie modli, żeby przeżyć. Po prostu wszystko jest mu obojętne, czy on przeżyje, czy nie. Albo nie ma sił. Podmiot liryczny doznaje takiego uczucia. A wcześniej wiemy, że jest to cykl sonetów. Było ich ile? 18. Który z sonetów wam się, tych, które dziewczyny wybrały, wam się najbardziej podobał? Każdy jest wyjątkowy i bardzo mi się podobały wszystkie. Tak, mam trochę inną refleksję, ale myślę, że no ta burza, licząc tego, co ja miałam, no to ta burza najbardziej do mnie przymawia, bo jest taka mocna. Tak? Kinga też? Tak, też do mnie. Zwłaszcza to ostatnie tutaj. Jesteśmy w klimacie Orientu. W tych tekstach znajdziecie gdzieś elementy, bo już przy jednym udało nam się wydłubać troszeczkę orientalizmu. U mnie na pewno. No. Słowiki Bajdaru. Ale pięknie. Sahiry Dziewice. A jeszcze gdzieś? Rubinowe Morwy. Ale co to podkreśla? Rubinowe. Takie piękne. Ale jak, a wiecie, bogate. Tak, tak, kolor. Jak intensywnie czerwony, prawda? I teraz popatrzcie, rubinowe i złote. Dlaczego akurat takie wyrazy? Bogate kolory. Tak. Bo nasycone. Bogate. Żeby podkreślić też ich wartość. W ten sposób buduje nam się obraz krainy orientalnej. Jaka ona jest? No bogata. Piękna. I bogata. Stąd mamy złote i rubinowe, ale też mamy i słowiki Bajdaru, słowiki, piękny śpiew, tak? Coś dla po prostu, powiedziałabym, że zamożniejszych osób. Cieszę się, że wybrałyście sobie swoje ulubione teksty, analizując sonety krymskie. Tutaj w zasadzie kilka motywów by się nam pojawiło. Jakich? Emigracja. Miłość za ojczyzną. Tak, miłość za ojczyzną, pielgrzym. Samotność. Tęsknota. Wrażliwość na poezję powoduje, że człowiek staje się wrażliwszy również na drugiego człowieka. Bardzo wam dziękuję. Poddaję refleksji cały ten materiał. Mam nadzieję, że sprawiło wam to przyjemność, takie swobodne porozmawianie na temat poezji i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby kontynuować nasz cykl spotkań. Może w tej chwili już będzie na inny temat.